Zapraszam na kolejny odcinek ABC Awangardy. Dziś litera K jak kantor. W ABC Awangardy bez wątpienia musi znaleźć się litera K jak kantor. Ten brak wątpliwości wiąże się z faktem, że w świadomości Tadeusza Kantora awangarda od początku do końca jego twórczej kariery stanowiła punkt oparcia oraz zmieniający się w czasie horyzont odniesienia. Stwarza to problem z bogactwem kwestii awangardowych, na jakie należałoby wskazać. Czuję się trochę tak, jak być może czuł się Edward Krasiński, któremu Tadeusz Kantor polecił dyrygowanie morzem. Mam przed sobą bezbrzeżny horyzont. Co z niego wyłonić? Co wybrać? Czemu pozwolić wybrzmieć? Postanowiłam wobec tego skorzystać ze sposobu, jaki nasuwa myśl o zaproponowanej tu formule spotkań i wykorzystać litery w nazwisku Kantora do stworzenia słów porządkujących dorobek artysty wedle haseł związanych z awangardą. Spójrzmy. Tworzę zatem słownik, który nas poprowadzi. Kantor, czyli K jak kreacja, A jak autonomia, N jak neoawangarda, T jak teatr, O jak obiekt, R jak realność. Pojęcia te są kluczowe w jego własnym leksykonie sztuki, a ponadto nie jest to pomysł obcy tradycji kantorowskiej. Koncepcja wiązania haseł z nazwą, w tym wypadku z nazwiskiem, ma swój rodowód ściśle związany z nim jako współtwórcą teatru Kliko II. W 1956 roku Kantor powołał Kliko II jako rozwój i kontynuację idei przedwojennej teatru plastyków, który działał w Krakowie w latach 1933-39. Nazwę teatru tłumaczono jako anagram cyrku i jako zestaw znaczeń. Kliko, czyli K jak kultura, R jak ruch, I jak inaczej, K jak komedia, O jak oko, T jak teatr. Właściwie wszystkie tak zapisane cechy sztuki Kantor przechwycił i jednoznacznie zrewidował, współtworząc nową formację artystyczną. To też cecha sztuki awangardowej. Bycie wobec tradycji, a zarazem w opozycji wobec jej zamkniętego kształtu. Uznanie, że jej świadomość sprzyja buntom i rewizjom. Bunty i spory kierują nas ku koncepcji kreacji, jaką wyznawał i jaką praktykował. K jak kreacja. Wiara w siłę sprawczą kreacji, a także autokreacji towarzyszyła Kantorowi od pierwszych prób artystycznych, do których powracał po latach. Przyjeżdżając do Krakowa w roku 1934 miał za sobą typową przeszłość prowincjusza, z której wiele lat później, w roku 1980, uczynił temat spektaklu zatytułowanego Wielopole, Wielopole. Zostawił nam dzięki temu rozpoznanie swej przeszłości w iście awangardowym stylu, a zarazem w swoim własnym wydaniu. Niby przywołał fakty, przypomnij, że urodził się w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie spędził dzieciństwo w domu parafialnym, pozbawiony w zasadzie obecności ojca Mariana Kantora, który poślubił Helenę z Bergerów. Jednak historię swojego początku wyprowadził zdjęcia. Ze zdjęcia, które wybrał jako znak przeszłości i które równocześnie miało być powołaniem na scenę martwych. Postaci, jakie wówczas ukazał, postać matki, ojca, wujów, ciotek, księdza i rabinka, będą groteskowe, powstają z martwych w ciałach żywych, ożywione jak awangardowe manekiny, by demonstrować życie po życiu w obszarze sztuki. Kreacja to dla Kantora nieustanna walka i protest. Słowo walka i związane z nim synonimy uznałam za kluczowe w słowniku kantorowskich wypowiedzi i manifestów. Napisałam tak. Wystarczy przewertować pisma artysty z różnych lat, by natknąć się na serię wybuchowych cytatów. Udaje się z nich ułożyć na przykład taką
niejednoznaczną konstelację. Cytuję. Sztuka jest protestem. Środki wyrazu musiały być ostre, irytujące, obrażające i protestujące. Działanie pierwszych spektakli Krico miało siłę eksplozji. Gra aktorska, pisze dalej Kantor, otwarła się ku widzowi i przejęła wszelkie cechy ataku na widza. I ostatni cytat. Do Europy nie trzeba wchodzić po prośbie, tylko trzeba wchodzić atakiem. Atakować, bo jest co atakować. Jeśli przyjmiemy, że takie wyrażania należą do semantyki batalii, wchodzimy w centrum kantorowskiej prowokacji, ekspresji oraz kreacji. Na tej podstawie można powiedzieć, że Tadeusz Kantor, nieodrodny potomek europejskich awangard, w gruncie rzeczy uprawiał nie sztukę, lecz walkę. Walka jako strategia artystyczna wiązała się z rysem jego osobowości. Twórcy poszukującego w kreacji wolności i autonomii, a zarazem trudnego charakteru osoby, osadzającej na sporze i antagonizmie zasady tak egzystencji, jak i twórczości. Innej formy bycia nie uznawał. Spójrzmy przy tej okazji na obraz, symptom ukształtowanej tym samym formuły tworzenia, na połączenie aktorki Miry Rychlickiej i aparatu pana Dagera. To materialny wynalazek Kantora, który w awangardowym stylu hybrydy scala pojęcie śmierci i kreacji, sztuki jako walki i sztuki jako elementu historii, sztuki jako upamiętnienia i unicestwienia minionych form bycia. Dowodzi też, jak bliskie były Kantorowi właśnie w guście awangardowego myślenia operowanie sprzecznościami, ale bliska była mu także uświęcona przez awangardę autonomia. Przechodzimy do następnej litery w jego nazwisku. A jak autonomia. Wszelkie źródła wiedzy o artystycznej biografii obok rzetelnej faktografii ulegają własnym sugestiom Kantora, w których artysta podkreśla proces budowania niezależności. W Krakowie przed wojną podejmuje studia między innymi pod kierunkiem Karola Frycza, wybitnego malarza i scenografa. Jednak będzie chciał przekazać nam obraz siebie jako studenta niepokornego, niezależnego, wyzwalającego się spod wpływu mistrzów. Stopniowo ukształtuje też autoportret artysty autonomicznego, który nie ufa autorytetom akademii i scenom instytucjonalnym. Ale równocześnie, jak wiemy, zdobywa autonomię rzetelnie, studiując sztukę postępową, przyglądając się szczegółowo zdobyczom poprzedników. Przeżywa dynamicznie, co też w autokreacyjnych wyznaniach podpowie, napięcie między urokami symbolizmu i radykalizmem sztuki nowoczesnej, rozdarcie między wyspiańskim a Schlemerem, rodzimą młodopolszczyzną i uniwersalną awangardą. W horyzoncie tych napięć wyznacza jednak i inne tradycje wartościowe. Docenia unizm Strzemińskiego, poznaje tradycje rosyjskiego teatru awangardowego Meyerholda, Tajrowa, Wachtangowa. Docenia osobowość Witkacego, będzie czujnym odbiorcą jego odczytu o czystej formie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak sam przyzna, świadomość malarska tego czasu, cytuję, kształtowała się głównie przez tradycję formizmu za pośrednictwem braci Pronaszków, Zbigniewa i Andrzeja, oraz przez trwającą niemal do samej wojny żywą działalność Grupy Krakowskiej. Poprzez zwrotnicę Kantor styka się także z poezją i manifestami Pipera, Przybosia, Brzękowskiego. Styl awangardowych manifestów bez wątpienia wpłynie na jego styl pisarski. Konkretnym twórczym z tego czasu, obok prac malarskich, będzie przedstawienie. Przedstawienie zrealizowane w efemerycznym teatrze, efemerycznym i mechanicznym. Dramat Maurycego Metelinka. Śmierć Tintagilesa. Przedstawienie po latach posłuży mu do rozrachunku i z symbolizmem, i z awangardą. W Maszynie Miłości Śmierci, przygotowanej w Mediolanie, a pokazywanej na dokumenta Kassel,
w 1987 roku powtórzy ten spektakl w innej formule. Przyzna wówczas, że lata 30. XX wieku era Tintagilesa stanie się dla niego wówczas zapowiedzią prześladowań. Gdy, cytuję, apostołowie abstrakcji rozproszeni po całej ziemi byli ścigani przez znanych zbrodniarzy. A jak on sam przeżywa te czasy? Można powiedzieć tak. Wojna weryfikuje porządki artystyczne i życiowe, nie weryfikuje jednak jego entuzjazmu dla awangardy i, co ważniejsze, wzmacnia poczucie i konieczność podtrzymywania autonomii, o której tu mówię. W czasie wojny Kantor współtworzy teatr niezależny. Wojenne inscenizacje Balladyny i Powrotu Odysa można widzieć jako kolejną matrycę sztuki poszukującej i autonomicznej. Wyobraźnię tekstową Słowackiego i Wyspiańskiego atakuje i kontrapunktuje niezależnym układem przestrzeni, koncepcji bohaterów i rekwizytów. Romantyczna Balladyna zostaje wystawiona w manierze konstruktywistycznej, a nie w romantycznej malowniczości. Z kolei secesyjny, antykizujący Powrót Odysa w koncepcji, jak powie później, biednej realności. To poczucie artystycznej autonomii, wolnej od nacisków zewnętrznych, będzie jednak Kantor problematyzował. Rozrachunki z porządkami przedwojennej i wojennej awangardy w lekcjach mediolańskich, czyli w latach 80., każą mu zapisać bolesne słowa o dziejowym paradoksie. Przytoczę je. Artyści awangardowi wierzyli święcie, że rewolucja stworzyła sztukę awangardową, że sztuka ma służyć rewolucji. Nikt nie przypuszczał, że rewolucja w krótkim czasie zdradzi swoją sztukę. Tragedia artystów rewolucjonistów stała się ofiarą. Za cenę ich życia konstruktywizm stał się czystą formą i dał życie innym przejawom sztuki. Zaangażowanie awangardy w rzeczywistość społeczną i polityczną stanie się dla Kantora problemem. Być może dramatyczne uwikłanie w służby polityczne oraz fiasko postępowej sztuki wierzącej w przewroty i progresy społeczne zrodzi jego wielką nieufność w zaangażowanie twórców i spotęguje obsesyjne, a być może i lękowe, dążenie do autonomii jako powinności kulturowej. Tym bardziej, że sztuka, jak uważa, nie jest autonomiczna raz na zawsze. Zdaniem Kantora autonomię zdobywa się nieustannie w jednorazowych aktach twórczych, radykalnych i bezkompromisowych. Po wojnie wraz z innymi artystami, można by powiedzieć, zaszywa się w obszarze tworzenia. Ważną przestrzenią niezależności stanie się piwnica Krzysztoforów, gdzie grane były prawie wszystkie jego spektakle. Piwnica, jako kawiarnia, klub artystów, była schronieniem twórców i publiczności. Była przestrzenią zabawy, działania i dialogu. W Krzysztoforach odbywały się wystawy, przedstawienia, kafe-koncerty, dancingi, odczyty, spotkania towarzyskie, prowokacyjne akcje polityczne, jak na przykład akcje Jerzego Beresia. Uzyskana dzięki temu autonomia pozwalała na atmosferę nieformalną, rodzącą poczucie swobody i wolności. Była to realność pełna fermentu twórczego, napięć pomiędzy wybitnymi indywidualnościami, z czego Kantor korzystał. Tu połączył problemy współczesne, historyczne z formułą zabawy. Sztuka autonomiczna stała się dla niego fuzją niezłej rozrywki i dylematów poważnych, wyzwolonych jednak od zadęcia i patosu. Wyobraźnię grozy i terroru kontrapunktowaną humorem i dowcipem wspomagała uprawiana w Teatrze Kliko II gra z Witkacym. W Krzysztoforach przecież artysta zrealizował wariata Zakonnice, wcześniej w Małym Dworku, na Dobnisie i Koczkodany, umarłą klasę z ukrytym w jej łonie tumorem mózgowiczem. Umarła klasa niespodziewanie okazała się wynalazkiem wykraczającym poza dostępny nowatorski repertuar środków. Szokowała już nie tylko niekonwencjonalną strategią awangardową, lecz porażała spotkaniem ze światem umarłych. Autonomia sztuki awangardowej będzie przez Kantora nie tylko głoszona, lecz także komplikowana.
związana z wyczuleniem na kwestie polityczne i historyczne. Inaczej będzie ją pojmował w czasie wojny, zechce wówczas uwolnić inscenizację od narodowych i martyrologicznych odcieni, inaczej w czasie powojennym, w różnych etapach sztuki nowoczesnej, przeżywającej rozkwit zaraz po wyzwoleniu, sztuki stłumionej przez socrealistyczne nakazy, sztuki cenzurowanej w czasach PRL. Sztuki uprawianej wedle własnych zasad, które nieustannie rozwija. Niemal gombrowiczowska wiara w formę połączona z budowaniem autonomii stały się dla Kantora drogowskazami prowadzącymi od przedwojennej awangardy do powojennej neoawangardy. N jak neoawangarda. Powojenna koncepcja tworzenia z jednej strony weryfikuje historyczne założenia awangardowe, z drugiej strony je umacnia. Kantor nie uznaje innej sztuki jak ta, która jest forpocztą, poszukuje nowych celów i środków. Artysta styka się ze sztuką francuską po wojnie, w latach 40. i 50. W latach 60. między innymi z happeningiem w Stanach Zjednoczonych. Jego wyjazdy do Niemiec, Szwajcarii i Włoch pozwalają być równoprawnym uczestnikiem ruchów artystycznych na świecie. Uczestniczy w 1953 w wystawie Dokumenta w Kassel, która między innymi po wojnie miała demonstrować siłę odrodzonej awangardy i abstrakcji w sztuce, świadczyć o tym, że totalitaryzmy europejskie jej nie unicestwiły. Przemieszcza się też między Krakowem a Warszawą. Przybywa do Galerii Foksal, gdzie uczestniczy w wystawach. Rozgrywa takie akcje jak Multipart, Happening lekcje anatomii według Rembrandta, a nawet wychodzi z działaniami na ulicę poprzez akcję zatytułowaną List. Akcję, do której nie tak dawno nawiązali młodzi aktywiści z Warszawy, reinterpretując w nowych warunkach jej konteksty społeczne i polityczne. Siła neoawangardowych środków rodzi się w jego warsztacie z niezwykłej otwartości i chłonności, która sprawia, że niewątpliwie obraźliwie nadano mu przydomek komiwojażera nowinek czy awangardowego maniaka. Jednak od połowy lat 70. artysta deklarował niechęć do pospolitego ruszenia awangardy, podejrzewając, że w powszechności zjawisk konceptualno-performerskich czai się moda i jałowa spekulacja. Zdarzało się, że interpretowano to jako zdradę postępu, konserwatyzm i akademizm Kantora. Dopiero z pewnego dystansu doceniono jego odwagę, który, jak to określił Georges Bagny, opuścił autostradę awangardy, aby podążyć cmentarną ścieżką. Artysta poprzez teatr postawangardowy doszedł do indywidualnej formy teatru rytualnego. Ale jak sądzę, w tym obszarze obcowania ze zmarłymi o awangardzie nie zapomniał. Ba, próbował ją na różne sposoby wskrzeszać i rewidować, powoływać do bytu w swym państwie umarłych. W ostatnim przedstawieniu Dziś są moje urodziny nadał temu konkretny, personalny wymiar. U schyłku XX wieku przywołał na scenę konkretną postać Marii Jaremy we wcieleniu Ewy Janickiej jako rewolucjonistki, młodej, pełnej pasji artystki walczącej o abstrakcję w sztuce. Powołał także Wsiewołoda Meyerholda, zespolonego w kreacji Andrzeja Wełmińskiego z postacią nazwaną Autoportret Kantora. Tym samym ostatnią rolą Kantora, który już nie pojawił się na scenie, albowiem spektakl pokazywano po jego śmierci, stało się wcielenie, maska artysty rosyjskiej awangardy, artysty zamęczonego przez NKWD. Była to pewnego rodzaju uzurpacja, albowiem samego Kantora trudno byłoby nazwać męczennikiem politycznym. Zarzucano mu w latach 80. koniunkturalizm, a przynajmniej pasywizm polityczny. Jak pewnie nie bez słuszności podkreślano, ważniejsze było dla niego uprawianie sztuki niż angażowanie się w kwestie polityczne, ale postawa ta miała też swe ważne konsekwencje społeczne, a na pewno
ogromne znaczenie kulturowe. To znaczenie kulturowe rodziło się na gruncie absolutyzowanej autonomii. W podjętych tu wątkach dotyczących awangardy ważny wydaje się fakt, że Cantor wciąż na nowo korzystał z modelu artysty awangardowego jako inżyniera, czyli wynalazcy konkretnych postępowych form, jak i z formuły Bricolera, twórcy montującego i demontującego istniejące wcześniej sposoby ekspresji. Stworzyło to możliwość silnego osadzenia własnej twórczości na sprzecznościach, będących siłą napędową działania. Dało także możliwość stworzenia sztuki, którą nazwałabym montażową, opartą na łączeniu wielu środków, dającą narzędzia do penetrowania przeszłości i pamięci. Właściwą przestrzenią dla tej sztuki okaże się teatr. Te jak teatr. Niezwykle ważne stało się dla Cantora wprowadzenie w roku odwilżowym w 1956, w momencie powołania Cricot II, postulatów nowoczesnej sztuki. Wprowadził je na grunt teatru, który jego zdaniem zdołał sobie w tym czasie wyrobić, cytuję, fałszywy pogląd, że awangarda go nie dotyczy. Pisał wówczas tak. Po stłumieniu teatralnej awangardy lat 20. i 30., co było skądinąd na rękę światowemu konformizmowi, zapanowała reakcyjna opinia, że w teatrze instytucji masowego odbioru i złożonych licznych zależności, awangarda, która z natury swojej ma wąski zasięg działania, jest zjawiskiem efemerycznym i sztucznym. Dodawał także, stan teatrów jest beznadziejny. Od bardzo dawna nie pojawiła się w teatrze awangarda. Wszystko tonie w sosach przyprawionych nie wiadomo czym. Panuje eklektyzm. Zwłaszcza w teatrze wytwarzanie snobizmu na awangardę, a zarazem formę, staje się dla Cantora zadaniem kulturowym i wprost politycznym. Powołanie teatralnego pola anektowania rzeczywistości, a nie opisywania jej, okaże się aktem kontestacji. Już samo przeniesienie teatru ze sfery instytucji w pole działań twórczych i życiowych, w obszar niezależności, miało wymowę awangardowego radykalizmu. Służyła temu gra z Witkacym i tylko Witkacym, która dała Cantorowi wielość w jedności i umożliwiła odejście od teatru repertuarowego, opartego na spełnianiu potrzeb widza i dyrektorów teatru, a także zmieniających się ministrów kultury. Teatr taki dobrze poznał, pracując przez lata jako scenograf w instytucjach oficjalnych. Sam wybór tekstów i problematyki nie był i nie mógł być przypadkowy. To przecież Stanisław Ignacy Witkiewicz. W takich tekstach jak Mątwa, W szewcach, Wariaci i zakonnicy, Na dobnisiach i koczkodanach, a więc dramatach, które Cantor inscenizował, demaskował los jednostki skazanej na konflikty ze strukturami władzy albo na atak totalitarnej przemocy. Wskazywał także na przemielenie, by użyć idiomu Pipera, przez miasto, masę, maszynę. W rzeczywistości komunistycznej witkacowskie struktury dramatyczne zaadoptowane zostały przez Cantora do przetworzenia doświadczeń totalitarnego państwa. Wariaci i zakonnicy strategie zagłuszające monologi wewnętrzne i rozbijające i akcje, i relacje stały się wcieleniem milicyjnego państwa. Sam już po triumfie umarłej klasy, odpowiadając na pytania Denisa Babletta dotyczące jego zmian, wolt, niekonsekwencji, nazwie je kreacją, która jest walką między różnymi prądami, a przypominając kurkę wodną, którą zrealizuje po Wariacie i zakonnicy, zaznaczy, że nigdy nie postępował doktrynalnie. Umiał porzucić konstruktywizm, który go uformował, na rzecz dekompozycji i happeningowej płynności. W teatrze happeningowym, który wydaje mi się po latach największym awangardowym osiągnięciem Cantora, w Krikotażu, w Kurce Wodnej, w Nadobnisiach i Koczkodanach, odsłania kulisy sztuki, ale odsłania też proces powstawania napięć międzyludzkich.
Kreuje także sytuacje angażujące publiczność. Jego scena teatru happeningowego łączy libertyńskie obrazy przeszłości, mocno nasycone erotyką rodem z Witkacego, traumatyczny teatr pamięci, wnoszący silne wspomnienie II wojny światowej i zagłady, z hipisowską dezynwolturą lat 70., poszukiwaniem także w komunistycznym PRL-u obszarów społecznej anarchii i artystycznej odwagi. Jednak Kantor, co dostrzegamy w ewolucji inscenizacji Witkacego, nie powtarzał jego tez, nie odgrywał kanonicznej formy dramatów, nie ilustrował scenicznie filozoficznego i politycznego dyskursu zawartego w sztukach i pismach twórcy czystej formy, lecz reaktywował w nowych warunkach konfrontację z tekstem jako dramaturgię społecznego zdarzenia. Już samo to, że nie da się tych przedstawień opowiedzieć fabularnie i narracyjnie, jest świadectwem dominowania w nich abstrakcyjnych układów, którym paradoksalnie świetni aktorzy, amatorzy, autentyczni artyści nadawali sensy głęboko ludzkie, a niekiedy psychologiczne. Sceny te wyrażają kłótnie i konflikty, akty przemocy, zabawowe rozładowania, czynności życiowe, powtarzalne, nudne, takie jak siedzenie, jedzenie, liczenie, golenie się. W Kurce Wodnej artyści będą grupą wygnańców i włóczęgów szukających swego miejsca w rozpadającym się świecie. W Nadobnisiach i Koczkodanach anektują publiczność do współtworzenia sytuacji zbiorowych. Przebierają widzów w żydowskie hałaty jako grupę Mandelbaumów, a wcześniej przepuszczają przez szatnię, w której każdy otrzyma numerek. Publiczność zostanie posegregowana i zmuszona nie do eksterminacji, lecz do gry i zabawy. Zapisane są złożone reakcje widzów na te operacje. Będą to reakcje takie jak zaskoczenie, śmiech, szok, lęk, rozładowanie. Samodzielnie przez Kantora reżyserowane spektakle spotykały się z akceptacją elitarnej, wyszukanej publiczności, a zarazem z wątpliwościami wielu widzów i niezrozumieniem części krytyków. Traktowano go jak maniakalnego eksperymentatora, ekscentrycznego reżysera malarza, niegroźnego formalistę. Będąc twórcą osobnym, Kantor nie godził się na tego rodzaju kwalifikacje podsuwane w zewnętrznych opiniach. Dbając o własny profil poszukiwań, ostentacyjnie protestował przeciwko nazywaniu jego twórczości eksperymentem, w czym niewątpliwie był spadkobiercą Witkacego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że dla widza wychowanego na repertuarowym teatrze dramatycznym kierunek, jaki obrał Kantor, był w odbiorze trudny, prowokacyjny, estetycznie odstręczający, semantycznie niezrozumiały, zaskakujący jako sposób budowania relacji z widownią. Był jednym słowem stricte awangardowy. O jak obiekt. Kantor niezwykłą wagę przywiązywał i do przedmiotów, i do ich scalonej z aktorami formy. Tak jak był wynalazcą ambalażu jako sposobu opakowania przedmiotu, był także wynalazcą formy bioobiektu. W Nadobnisiach i Koczkodanach mnożył postaci hybrydyczne, połączone a to z deską, a to z futryną drzwiową, wyposażone w dodatkowe elementy, nogi, głowy, zrośnięte skołami. A równocześnie przekształcił technologiczną koncepcję maszyny na scenie. Zamiast urządzenia służącego np. iluzji teatralnej czy konstrukcji form, stawały się obiekty maszyny Kantora źródłem presji i opresji, dezintegrowały spójność gry i dekonstruowały znaczenia. Sięgnijmy po przykład z Wariata i Zakonnicy, przedstawienia z 1963 roku, inscenizacji trudnej i bardzo źle przyjętej. Pracując nad tekstem Witkacego, uznał Kantor wówczas punkt zerowy jako moment startu własnych poszukiwań. Artysta stworzył w tym przypadku przedstawienie instalacje, spektakl, superorganizm, ludzko-przestrzenno-przedmiotową hybrydę. Niezwykłym urządzeniem była tu maszyna aneantyzacyjna. Stała się ona głównym totemem widowiska,
centrum gry w formie ołtarzowo-pomnikowej. Maszyna ta jest dla mnie awangardową ikoną w dziele Cantora. Wyrafinowanym pomysłem artysty było już to, że na podium staje maszyna nie przypominająca tradycyjnych pomników, lecz do nich nawiązująca. Pamięć zmaterializowana i triumfująca staje się równocześnie maszyną destrukcji ludzkich organizmów. Aktor ustawiony przed maszyną staje się, jak uważał Cantor, bezbronny, bez ochrony, fałszywych osłon. Egzystencja, na jaką skazał wówczas aktorów, na obrzeżach przestrzeni, była nieznośna i niemożliwa. Stała się jednak uporem przetrwania, który utrzymywał ludzki ansambl w stanie chwilowej egzystencji, a równocześnie, co paradoksalne, prowokowała do nowych form twórczości. Walka o przeżycie postaci to równocześnie dla aktorów walka o przeżycie ich w statusie różnych bohaterów, próba ocalenia kondycji i aktorskiej, i kondycji bohaterów. Heroiczne staranie się o to, by być widzialnym i słyszalnym, by utrzymać się na podeście. Równocześnie dzięki formule aktorsko-przestrzennej wykonawcy nie utożsamiają się z tekstem, lecz wytwarza się młyn mielący tekst. Cantor napisze wówczas: jedyną metodą jest takie działanie w teatrze, które zmierza w kierunku poniżej normalnego postępowania życiowego, w kierunku pustki. Doprowadziło to do wyizolowania i ujawnienia żenujących stanów psychicznych, takich jak apatia, zniechęcenie, nuda, ślamazarność. Inscenizacja ta wytworzy realną ekspozycję, a nie imitację czy reprezentację stanów skompromitowanych, na ogół eliminowanych w sztuce. Awangarda Cantora okaże siłę dekonstrukcji, a nie konstrukcji. Podejmie tym samym spór z przedwojennym założeniem sztuki postępowej. Wariat i zakonnica jest punktem zerowym. W inscenizacji tej dokonuje się obnażenie mechanizmów nieprzedstawiania, które mogą być dla publiczności i dla aktorów źródłem szoku. Pojęcie szoku odnoszę zarówno do zadziwiającej konieczności przymusu scenicznego, który wpływał na grę aktorską, jak i do sfery feedbacku, sfery komunikacji, efektu zaskoczenia, konfrontacji z widzem. Dzięki tej maszynie Cantor zorganizował na nowo relacje osobowe przeniesione z dramaturgii Witkacego, zasygnalizował m.in. katastrofy dziejowe, monadyzację świata. Z drugiej strony wymyślił nową formę inscenizacji. Przymus życia w zagrożeniu mechanizacji wywołał bowiem kontrreakcję i bohaterowie, i aktorzy musieli się w tej rzeczywistości znaleźć. Równocześnie wariat i zakonnica w inscenizacji Cantora stał się momentem przełomowym i stał się momentem, który podsunął mu nowy sposób pracowania z tekstem. Teatr Cantora uświadomił, że zapoczątkował on w swojej sztuce zarówno tak charakterystyczny dla dzisiejszych zmian w humanistyce, zwrotku cielesności i somatyzmowi, jak i zwrotku rzeczom. Wiedział, mając pamięć traumatycznych doświadczeń historycznych, że rzecz, obiekt, jako punkt oparcia i ochrony, może być ostatnim bastionem przetrwania. Przewidział, że nowy konsumpcyjny świat, napełniając rzeczywistość dobrami, replikami, maszynami i bezduszną technologią, może stać się wcieleniem nieautentycznego i wyalienowanego bycia. Ponadto stworzył swój świat sceniczny jako ściśle określoną maszynę. Nazwał go teatrem skonstruowanego wzruszenia. Obiektem w związku z tym stawał się też człowiek jako nosiciel emocji, co mu zarzucano, widząc w tym zabiegu uprzedmiotowienie aktora. Co ciekawe, jego pracę z aktorem traktowano jak niewprawną i amatorską, choć po latach widać, że uzyskał artysta w tym względzie
niezwykłe efekty, a kreacje z jego teatru, takie jak Kobieta z kołyską Marii Stangret, Dwaj hasydzi z deską Ostatniego ratunku braci Janickich, Dziwka bosa Ludmiły Ryby, Grupa pancernych wiolinistów i wiele innych indywidualnych i grupowych należą do trwałych i niepodważalnych osiągnięć polskiego i światowego teatru aktorskiego, teatru ludzkiej formy. Kreacje te zostaną utrwalone m.in. dzięki mocy sprawczej wyobraźni kantora, który nadając postaciom inscenizacji cechy fizyczne i wiążąc ich kondycję z przedmiotami, umocnił materialnie nie tylko ich status na scenie, ale też aktorski byt, obraz konkretnego i cielesnego życia, wyłonionego z otchłani śmierci. I na koniec R jak realność. Hans Tisleyman, opisując mechanizmy teatru postdramatycznego, będącego antymimetycznym centrum kreacji, domaga się nie iluzji i naśladowania, ale aktów realnych. A jak wiadomo, taki teatr interesował Kantora najbardziej. Kantor do końca, do ostatniego spektaklu, zaangażowany był w poszukiwanie realności jako zaprzeczenia iluzji. Wyzwalanie sił twórczych w obszarze teatru śmierci. Teatr Kantora przez niego samego, a także krytyków, nazywany był często teatrem pamięci. Jednak sam twórca podkreślał, że funkcją sztuki nie jest odtwarzanie przeszłości, lecz uczynienie jej na nowo. Wiąże się to z jego interpretacją pojęć awangardowych. Można powiedzieć tak, Kantor funkcjonował na przecięciu dwóch strategii. Z jednej strony nieustannie uaktywniała się w nim wola awangardowego zmieniania oblicza rzeczywistości przez powoływanie i odrzucanie koncepcji estetycznych, przez ewolucję i dynamikę form. Z drugiej strony odzywała się potrzeba zaznaczenia i utrwalenia konkretnych jednostkowych doświadczeń, a także wola, by stworzyć dla nich stałą ramę przekazu, taką jak archiwum. Prowadziło to do uzyskania po 1975 roku nowego wymiaru awangardowego wcielenia, jak powie, realności duchowej, sceny wewnętrznej, skutkującej organizacją teatru śmierci. W latach 80. pójdzie jeszcze w inną, podejrzaną dla neoawangardy stronę, bliską dawnym koncepcjom sztuki wiecznie żywej. Utopijna idea nieśmiertelności teatru przyczynia się do ustanowienia Krykoteki jako archiwum. W niej, obok funkcji dokumentacyjnej, będzie chciał też stworzyć miejsce na obiekty, którym mimo wszystko, podobnie jak Marcel Duchamp, nada muzealną trwałość. Kreacja pozwoli mu manipulować przy pojęciach awangardowych, badać ich wytrzymałość, prowadzić pojęcia awangardowe na niewygodne dla czystości awangardy pozycje w obrębie teatru śmierci, nie odcinając jej definitywnie od innych źródeł tradycji misteryjnej i duchowej. Będzie w tym bliski Malewiczowi i Kandyńskiemu, ale przede wszystkim sobie, jako artyście zderzającemu się i dyskutującemu z niewygodnymi cechami na przykład polskiego romantyzmu, czy dekonstruującego w iście awangardowy sposób tradycję Wyspiańskiego. Można powiedzieć tak, Kantor był skoncentrowany na negowaniu przyjętych schematów myślenia, na własnym podążaniu od estetyki do antyestetyki, od sztuki do poststuki, od zanegowania śmierci sztuki do poszukiwania śmierci w sztuce. Jeśli jak zauważono, awangarda to także przewidywanie przyszłości, we własnej drodze intuicyjnej Kantor przewidział teatr postdramatyczny, zwrot performatywny, upolitycznienie estetyki i reorientację ku poetyce doświadczania. W ostatnim etapie tworzenia być może odszedł od typowej dla awangardy wizji sztuki autonomicznej, elitarnej, niezrozumiałej, szukając form i wyrazów, które pozwoliłyby mu komunikować się ze zbiorowością.
Niekoniecznie chodziło mu jednak o konkretną wspólnotę etniczną. Bliższe stawało się myślenie, spełniane poprzez inscenizację Teatru Śmierci, pokazywane na świecie, o warunkach głębokiego porozumienia zdobywanego w kontakcie między spektaklem i jego zaangażowanymi emocjonalnie odbiorcami. Wierzył, że zasada zaskoczenia i szoku, ale także zasada afektywnego zaangażowania może mieć moc, jeśli nie oddziaływania masowego, to w każdym razie udzielać się, pozyskiwać entuzjastów, być społeczną epidemią ogarniającą ludzi wierzących w sztukę, jednoczyć tych, których bliskie są kwestie kultury. Można powiedzieć, że jego radykalizm uległ stępieniu i na starość w Teatrze Śmierci stworzył sentymentalne odcienie postawangardowego przekazu. A można docenić to, że wyposażył awangardową formę w siłę emocjonalną, w siłę wzruszenia.